Cześć wszystkim, z tej strony Raon. Witam was w kolejnym odcinku God of War. I jesteśmy tutaj przed jakąś zagadką logiczną. Są dwie płyty naciskowe, na których trzeba po prostu coś postawić. Tam się otwierają nam dwoje drzwi. Natomiast tamta, druga płyta naciskowa, powoduje, że ten cały tutaj okrąg obniża się. I tak, tutaj obczaiłem, że jest coś takiego, spójrzcie. A, teraz nie będzie pisać, bo już tutaj patrzyłem. Pisze, że to źródełko właśnie wysyła mgłę, ale brakuje ognia. I tak, patrzę, czy jak nie walniemy mocniej z ognia, czy nie będzie czasem... Czy czasem się to nie zapali, ale nie widzę, żeby to chciało się zapalić. Chyba, że walniemy z tej magii. Nie, też nic nie dało. Czyli trzeba kombinować dalej. Trzeba zobaczyć. Tu są właśnie te, czekajcie. Zaraz. Zobaczymy, może tutaj na dole coś jest też. Ale chyba raczej nie. Tutaj można iść przecież, kurczę. Co to jest? Skrzynka. A tu dźwignia jest, kurczę, nawet tego nie zauważyłem, wiecie? O, i jest już mgła. No właśnie. A my się tam trudzimy, kurczę, walimy niepotrzebnie. Dobra. A, i tam jest pęknięcie, tak? Czyli co, by trzeba było się tutaj na górę dostać, ale jak? Tu jest coś, co trzeba chyba złapać. Dobra, czyli trzeba tam najpierw dobiec. A, w ten sposób, dobra. Czyli to już będzie chyba rozwalone, tak jest, będziemy mogli się na górę dostać. I którą stronę, co? Zobaczmy najpierw prawą. Tak, tędy na pewno. Tylko nie wiem, czy tam z drugiej strony czegoś nie było, ale dobra. Czy ja tam miałem wskoczyć? Chyba tak, co? Dobra, jeszcze raz. Myślałem, że to po prostu walnie się wysypie. Ale widocznie nie. No i pięknie, mamy jedną z platform uruchomioną. Tam coś jest, ale to się chyba podnosi, właśnie. Urok Aletei. Naszyjnik świecący mocą przepowiedni, przekazywany kolejnym wyroczniom delfickim. Aby użyć przedmiotu, musisz ukończyć grę. Kolejny jakiś poziom. Tutaj znowu coś jest. Aleteia, wyrocznia z Delfów. Dzięki amuletowi Uroborosa i świętej mgle Delfów wyrocznia wskazuje nam drogę boską prawdą i mądrością. Okej, czyli już wiemy, że tutaj jak staniemy na tym, na tą klepsydrę, no to tam się nam otworzy coś. Tu jest jakaś dźwignia. Zaraz obczaimy wszystko, co i jak. Aha, i tam jest przejście, dobra. Tutaj byliśmy. Kumam, o co chodzi. Po prostu mamy już dostęp do tamtych miejsc. Tutaj chyba można zeskoczyć, ale najpierw wezmę sobie tą skrzynkę. I jeszcze pójdziemy drugą stroną. Zobaczę, czy tam z tamtej nie było czegoś. Tutaj chyba są drzwi zamknięte. Tak, zamknięte drzwi, ale jest za to skrzyneczka, która aż prosi się, aby ją wziąć. I tutaj możemy na dół zeskoczyć. Aha, to z powrotem będziemy. Czyli czekajcie, jeszcze coś innego wykombinuję. Spróbuję tak, jak na to stanę i szybko wskoczę na dół, czy coś tam... Coś tu musi być ukryte, ale nie zdążę tego zrobić.
Natomiast znaczy, czekajcie, jeszcze w lewo pójdziemy. Tak, coś tam kurczę, mam pomysł, jak to wszystko uruchomić, ale nie jestem pewien. Musimy się najpierw dostać z powrotem tam na górę. Okej, dawaj, dawaj, dawaj i jest. Tutaj nam pokazywało te źródełko właśnie z tą mgłą. Być może jak je uruchomimy, to będziemy mieli czas, aby z powrotem tam dobiec. Czekajcie, tędy czy ja przejdę? Zamknięte drzwi. Czekajcie, to będzie można chyba wyważyć, tak mi się zdaje. Tak, nawet samo nam pokazuje. Tutaj, tam też coś spadło, tam była skrzynka, kurczę. Ale najpierw sobie rozwalę to i wrócimy po skrzynkę. Nie wiem, czy ta skrzynka będzie tylko widoczna z tą mgłą. Nie, jest tu cały czas. Jeszcze raz, jeszcze raz. Bo może coś jeszcze tutaj być. Myślałem, że to można rozwalić, ale może można, tylko że za długo to po prostu trwało. Jesteśmy w tym miejscu. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Stąd jest bliska droga. Tu była skrzynia, to tutaj nie ma nic. Nie, tego nie można rozwalić, ale chyba będzie można zrobić coś z tą klepsydrą. Tak więc idę jeszcze raz. Okej, chyba źle coś zrobiłem, co? O co tu chodzi? To też opada, nie wiem co z tym. O, natomiast tutaj się jacyś wrogowie pokazali. Może coś jest związane tutaj z tym dołem. Dawaj, dawaj, dawaj. Gdzie on zniknął? Mniejsza z nim. No tutaj na dole byliśmy, ale nie widzę, żeby coś się zmieniło. Spróbuję jeszcze raz uruchomić to. Kurwa, jak tam ciężko jest przeskoczyć, to wiecie? Próbuję jeszcze raz tam pójść. Na pewno coś tam musimy zrobić, bo te drzwi otworzyliśmy. Ale kurczę, co?
to się rozwala, czy nie? No raczej chyba nie. Ale coś nam pokazało też, kurczę, właśnie z tą platformą tutaj. Aha, dobra, dobra, chyba kumam. Chyba wiem, co trzeba zrobić. Ale nie, najpierw czekajcie, zjadę sobie i właśnie, weźmiemy to sobie, już przyszykujemy. Tak mi się zdaje, że trzeba to po prostu wtoczyć tam na górę, ale na razie nie damy rady, dopóki nie właśnie tego czasu tak nie zmienimy. No i później będziemy się bawić dalej, co trzeba zrobić. No właśnie, i teraz co? Wepchniemy to tam chyba tak, co? No pewnie, że tak. Poczekamy, zaraz to wróci do normy. Okej, no i coś tam wyszło. I już chyba wiem nawet, co mamy zrobić z tym. Wow, to się... Aha, to się, kurczę, po prostu psuje. Rozumiem, rozumiem. Tu musimy to no... Dobra, jest to na dole. Czyli z tym już możemy sobie... wziąć tą drugą platformę, ten drugi przycisk uruchomić, zaraz zobaczymy. Okej, drzwi są otworzone. Idę zobaczyć, tam są skrzynki i z prawej strony też jakieś chyba się otworzyły. Tu nic nie ma, tu też, ale tu jest jakaś karta. Kolejna notatka. Wyrocznia Aletheia doświadcza boskich wizji i nie wolno jej przeszkadzać. Wszyscy poszukiwacze wraz z darami mają być kierowani wyłącznie do proroka. No proszę. Piórko. Pięknie, pięknie. No i tutaj więcej nic nie ma, ale jeszcze chyba tamte drugie. No zobaczymy sobie drzwi. Okej, tutaj nic nie zrobię. Czekajcie. Muszę wrócić z powrotem jeszcze. Coś jeszcze ewidentnie z tym czasem musi być związane. Idę jeszcze raz go spowolnić i tam zejdę na dół, bo tak mi się wydaje, że drzwi któreś można było rozwalić. Ale nie jestem też do końca pewny tego. Tak, te drzwi można rozwalić. No właśnie. Tylko że tu chyba są tylko skrzyneczki, nic więcej. Tak, nic więcej tutaj nie zrobimy. Okej. Co ja mam tu zrobić, co? Czekajcie. No to tego dar nie wtoczymy.
Trzeba coś wykombinować z tą klepsydrą. Kurczę. Idę jeszcze raz, spowolnię ten czas. No nie powiem, z tymi logicznymi zagadkami naprawdę jest problem. Trzeba trochę pogłówkować. Dobra, tutaj jest... Kurwa mać, jeszcze spadłem na dół. Fuck. Szlak by to trafił. Ależ to będzie zagmatwane. Nie mam pojęcia, kurczę, co ja mam tam zrobić. Ale spróbuję jeszcze tylko jednej rzeczy. Poczekam, aż to do samego końca zejdzie. Chyba, że te można wtedy rozwalić, kurczę, jak będą... w tym popiele takim. Może z dołu, kurczę, czekajcie, może właśnie z dołu coś. Aha, dobra. Dobra, zapomniałem całkiem o tym szkiełku, kurczę. Kumam o co chodzi, ale... Czekajcie. Zejdź na dół. No nie zejdzie teraz, fuck. Muszę to po prostu rozchuśtać jak będzie na dole, ale... Przecież tu jest, kurczę, po to właśnie. Żeby tam wskoczyć. Tylko muszę to przesunąć bliżej. Kurczę, no że ja o tym nie pomyślałem wcześniej. Dobra, zaraz to zrobimy. Tylko niech teraz zniknie. Zdążę? Chyba zdążę. No w końcu, kurczę. Masakra, ale to tak zawsze jest na początku. Wydaje się, że to jest zajebiście trudne, a później wygląda, a później to jest strasznie proste. A my sami zdecydujemy, czy jest jej godna. Nie mam ofiary. Czy zamierzałeś stanąć przed obliczem wyroczni, nie składając w ofierze żadnego daru? Zuch. Głupi, lecz zuch. Jednakże... Znak ten świadczy o tym, że masz ważny powód, by zobaczyć się z wyrocznią. Wróć tu, kiedy zdobędziesz bardziej stosowny dar. Przybyłem, by rozmawiać z wyrocznią. Właśnie to zamierzam zrobić. Chętnie wysłuchałbym twojej historii, wojowniku. Szkoda jednak, że postępujesz tak nierozważnie. Precz z nim! Potrzebujemy lepszego dostawcy niewolników. O kurwa, co to jest?
No, się troszeczkę odmłodził. Nie będziemy tolerować twojego zuchwalstwa. Nigdy się z nią nie zobaczysz. No, może być ciekawie, może być ciekawie. O cholera, coś miałem zrobić, tak? Dobrze, kochani, wiecie co? Tu sobie skończymy ten odcinek. Ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejny. Na razie, cześć!